Siemanko, ja jestem Lucek i dzisiaj pokażę wam, jak odblokować niektóre samochody dostępne tylko dla policjantów Need for Speed Hot Pursuit. Niektóre są to wersje z dachem, na przykład jak tutaj widzicie Nissan 370Z, a niektóre wersje samochodów są po prostu niedostępne dla uciekinierów, na przykład Mercedes-Benz SLR, czy Viper STR, czy Bugatti Veyron wersja zadaszona. Przede wszystkim ściągamy plik, który znajdziecie w opisie, rozpakowujemy go do folderu, otwieramy folder, a następnie kopiujemy plik, który widzicie na ekranie, do folderu z grą Need for Speed Hot Pursuit. Wchodzimy do tego folderu, wklejamy plik, podmieniamy. O, ciach, ciach i gotowe. Wchodzicie do gry i możecie się cieszyć już nowymi samochodami. Dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, hej!